Cześć! Ostatnio pytałam się Was, jakie filmy chcielibyście zobaczyć na moim kanale i wyszło na to, że większość z Was chciała zobaczyć naprawienie slime, slime makeovers. Tak więc macie co chcieliście i dzisiaj będę przerabiać slimy i będą tu kupione gotowe slimy. Mam tylko nadzieję, że ich nie zepsuję i uda mi się zrobić z nich coś fajnego. Mam 3 slimy, które chciałabym przerobić i widzę, że ten jeden jest nawet jeszcze nie otwarty. Ciekawe. Po kolei otworzę teraz te wszystkie slimy i zobaczymy, jakie one są. Najpierw ten zielony. W środku są fajne robaczki. Slime jest dokładnie taki, jakiego się spodziewałam. Trochę galaretkowaty, dość łatwo się rozrywa przy rozciąganiu, jest trochę obślizgły, nie kleje się do rąk, więc niby wszystko jest ok, ale ja takich slajmów nie lubię. Mam nadzieję, że uda mi się go zmienić na lepszą wersję. Te robaczki są fajne, więc je na pewno wykorzystam. Drugi slajm jest typowym sklepowym slajmem. Jest taki wodny, galaretkowaty, trzęsie się bardzo, bardzo łatwo się rozrywa i kiepsko się rozciąga. W nim podoba mi się jego kolor, więc go nie będę zbytnio zmieniać. Skupię się na zmianie konsystencji. I trzeci slime to tak naprawdę masa patty. Ona mi się bardzo podoba, ale tylko z wyglądu. Jest ona bardzo sztywna. Ciężko się rozciąga i bardzo łatwo się rozrywa. Ciekawa jestem, czy uda mi się z tej masy zrobić coś innego, lepszego. No to zaczynam od tego zielonego slajma. Najpierw wyjmuję z niego robaczki. Okej, gotowe. Robaczki idą na razie na bok, a ja spróbuję przerobić tego slajma na fluffy slajma. Czyli dodaję do niego piankę do golenia. Mam nadzieję, że to nie był błąd i jakoś ten slime się połączy z pianką. Kiepsko to wygląda. Slime nie łączy się w jedną całość, ale zrobi się trochę puszysty, więc jakiś plus jest. Dodam więcej pianki i pomęczę się dalej przy zmiataniu, aż może coś z tego wyjdzie. No i chyba się udało. Slime teraz lepiej się rozciąga. Zostawię go tak na chwilkę, żeby odpoczął i się przegryzł z tą pianką. I wtedy powinno być trochę lepiej. I uwaga, teraz chyba jest dobrze. Slime bardzo dobrze się rozciąga. Już teraz bardziej mi się podoba od tego, co było na początku. Tylko trochę ciągle łatwo się rozrywa. Jest taki śliski. Spróbuję to naprawić poprzez dodanie do niego normalnego slajma. Zrobię go z kleju przezroczystego, pianki do rąk i buraksu. Chcę, żeby ten slajm był klejący się. Myślę, że to pomoże temu zielonemu slajmowi, żeby się mniej rozrywał. Według mnie jest teraz całkiem dobrze. Już jestem z niego zadowolona. Dzielę go na pół i jedną część zabarwię na niebiesko. Dodaję jeszcze trochę barwnika, bo ten kolor nie bardzo się zmienia. Po wymieszaniu kolor mało się różni od tego pierwotnego, dlatego dodaję do tego niebieski brokat. Ok, może być. To teraz przekładam obydwa slajmy do pudełka. Do pierwszej części dodaję więcej brokatu i kładę na niej robaczki.
drugą część dla kontrastu posyp różowymi kwiatkami. I gotowe. Ja z tego slajma jestem zadowolona. Według mnie jest fajniejszy niż ten, co był na początku. Nie wiem, jak wy myślicie. Pamiętajcie, żeby po obejrzeniu całego odcinka napisać mi w komentarzu, który slime z tych trzech, które będą nowe, będzie Wam się najbardziej podobać. Zabieram się za drugiego slajma i w nim najbardziej chciałabym zmienić konsystencję. Dodam do niego trochę śniegu w proszku i zobaczymy, co się stanie. I nie dzieje się dobrze, ponieważ śnieg przykleił mi się do palców. Niestety ten śnieg w ogóle się nie chce połączyć ze slajmem. Myślałam, że to tak nie wyjdzie. No ale trudno. Spróbuję go uratować, dodając do niego zwykłego slajma. I robię go w taki sam sposób jak poprzednio. Ok, wkładam mojego slajma bezpośrednio do miski. I w ten sposób je ze sobą połączę. Teraz jest całkiem dobrze, chociaż ten slime teraz za bardzo się klei. Dodałam do niego trochę boraksu i jest lepiej. Do takiego klejącego się slime'a najlepiej dodać kuleczki strepionowe, ponieważ one wtedy na pewno z niego nie będą wypadać. Najpierw dzielę slime na trzy części i do każdej z nich dodam inny kolor kuleczek. Muszę dodać trochę więcej boraksu. Za bardzo to się klei. Gotowe. Przełożyłam sobie slime do miseczek, tak żeby było mi wygodniej. I dodaję kolejne kulki. Przekładam teraz slime do dużego kubeczka i slime jest przerobiony. Tak wygląda to ostatecznie. Niestety, ale wiem, że muszę dodać jeszcze więcej boraksu do tego slime'a, bo za bardzo ciągle się klei. I ostatni slime na dzisiaj, czyli to patty. Myślę, że to będzie mi najtrudniej przerobić. Chciałabym zrobić z nim coś, tak żeby było to bardziej rozciągliwe i elastyczne i żeby bardziej przypominało slime'a. Myślę, że powinno się to udać poprzez połączenie go ze zwykłym slime'em. Przygotowuję sobie tym razem normalnego slime'a, tylko już bez pianki do rąk. Ok, ten slime jest gotowy. Połączę go teraz z patty. Żeby to było łatwiejsze, to patty najpierw porwę na małe kawałeczki. I w ten sposób powinna to się wtedy łatwiej połączyć ze slime'em. Łatwiej będzie się tu mieszać.
Chyba już wystarczy. Teraz to wymieszam. To patty będę tak zgniatać i powinno chyba się to udać. No i wyszło super. Bardzo dobrze się rozciąga. Nie spodziewałam się, że będzie aż tak fajnie. I teraz na pewno jest to slime, a nie patty. Zabarwię go sobie na niebiesko. Okej, okay. Ten slime dzisiaj będzie chyba moim ulubionym. Ma naprawdę super konsystencję. Jest to jeden z lepszych slime'ów, jakie miałam. Dzielę go na dwie części. Do jednej części dodaję ciemne króliki. Do drugiej części dodaję moje ulubione złoto w płatku. Dodam też trochę złotego brokatu i slime zaraz będzie gotowy. Wkładam te dwie części do pojemniczka. Dosypuję trochę królików na górę i skończone. Ten slime wyszedł super. Nie spodziewałam się, że taki będzie i że będzie to tak łatwo przerobić patty na coś innego. To wszystko na dzisiaj. Dajcie mi proszę znać, który slime Wam się najbardziej podoba. Ja wybieram ten ostatni. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia. Pa!